Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamusia i ja. I bzy. I bzy pachnące bzy. Jeszcze się rozwijają. Zależy od odmiany. Te takie wcześniejsze już przekwitły, ale są późniejsze, które kwitną teraz, a nawet widziałam jeszcze tutaj u nas tam koło krzyża. Tak. Jest taki, który dopiero się rozwija, ale on jest taki ciemny, fiolet. Najpiękniejsze kwiaty, jakie mogą być. Ale co za odmiana. Jeszcze wczoraj było tak zimno, że chodziliśmy tutaj w kurtkach, paliliśmy w piecu, w szklarni butle załączałam, a teraz... 30 stopni już jest, tylko że termometr wychodzi do słońca, jest naprawdę ciepło. W szklarni jest gorąco, no i tak naprawdę takie skoki temperatury, bo są bardzo duże, nie służą ani nam, ani tym bardziej roślinom, które są zdezorientowane, zszokowane. Gorąco, dam ci taki japoński wachlarzyk i będziesz tak... I am madame. A ja mam, takie fajne. A ja mam. Możesz się w zęb wachlować, ale dają. No. Ale pachną. Ślicznie pachnie. Mhm. Będzie zapach niesamowity w domu. Tylko nie śpij w tym. Idę wstawiać. Nie bój się, nie zasnę. Jeszcze. Pora na mnie. Na ogrodzie małe zmiany. Tutaj stał pawilon i teraz jest taka pustka, pojechał on na rzepak i tak troszeczkę jak się schodzi, to go brakuje. Tutaj był wózek, stały baniaki i takie niepotrzebne drewno też, to zostało sprzątnięte. Edziu z mamusią tutaj posprzątali, powywozili to. Baniaki są ustawione pod płotem, wózek też jest wywieziony w inne miejsce i zrobiło się dosyć dużo przestrzeni. Tutaj wyrosły nam leszczyny. Gdzieś może dzięcioł, może wewiórka, a może nam gdzieś z kieszeni powypadały, pozasiewały się, spadły orzechy i wypuściły tutaj pędy. I szkoda nam jest tego teraz usuwać, więc one zostaną. I tak stały między wózkiem. Tutaj za tą leszczyną było koło. No i gdyby jeszcze tutaj poczekać rok, to już byśmy tego wózka nie wyciągli. Albo trzeba byłoby niestety poświęcić leszczynę. No i to już był czas taki ostateczny, żeby ten wózek tutaj stąd usunąć, jeżeli chcielibyśmy zostawić leszczynę. Były tutaj przymrozki tydzień temu i niestety akacja omarzła, orzechy omarzły, omarzły też drzewka. Nie wszystkie, bo te pąki, które były jeszcze skulone w fazie takiego mocnego pąka, dopiero teraz się rozwijają i one zmarznięte nie są, ale te, które rozwinęły się prędzej, niestety to wszystko szczarniało i opadło. Wisienki, coś zostało, także ten przymrozek tak dziwnie dotykał tutaj te drzewka, bo zobaczcie, tutaj to wszystko zczarniało, jest czarne, ale już tutaj są zielone, także gdzieś, niegdzieś ta wisienka jeszcze się została, ale można powiedzieć, że 90% niestety wszystko omarzło i owoców w tym roku, przynajmniej tutaj u nas, no nie będzie. Ten rok jest wielką niewiadomą, wielkim znakiem zapytania i taką ruletką. No nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co nastąpi za kilka dni, za tydzień, czy te przymrozki czasem nie powrócą. W szklarni dużo się zmieniło, dużo się dzieje. Jeszcze parę dni i nie będę miała tutaj gdzie palca wcisnąć, ale na krzesełko miejsce się znalazło. Co prawda gdzieś tutaj na uboczu przy stoliku, ale jest. Posiedzieć sobie mogę. Pokuliły się i odczuły te ujemne temperatury, bo tutaj u nas było minus 4, a tutaj, gdzie szklarnia miała minus 5, nawet jednej nocy było minus 6. Woda w konewkach mi tak pozamarzała, że no, musiałam dobrej siły użyć, żeby ten lód rozbić. No i taka temperatura nie jest dla pomidorów dobra, gdzie
powiedzmy jednego dnia rano mają temperaturę 1-2 stopnie, a drugiego już tych stopni jest, no nie wiem, 14 na przykład. No i one tutaj pożółkły, ale to też nie jest problem, bo ja te liście, te, które już najbardziej były żółte, poobrywałam, tam od tyłu jeszcze żółkną, to też je oberwę. Już tutaj zastosowałam oprysk z emów, zostały opryskane teraz dla odmiany po czosnku, bo pierwszy raz opryskiwałam je czoskiem, to opryskałam sobie drożdżami, podlałam również drożdżami i tutaj te liście idą już bardzo ładne, zielone, a te i tak będą obrywane w procesie wzrostu, one jeszcze będą do usunięcia, także ja się tutaj tym nie martwię, bo pomidory żyją i to jest najważniejsze. Mogłabym płakać, gdyby mi zmarzły, a jednak one są, no troszeczkę będzie teraz trzeba o nie zadbać, bardziej się postarać. Ale to nic, damy sobie radę. Były one wysiewane 8 marca, no i dosyć ładnie mi tutaj rosną. A te, to są te, które wysiewałam tak na próbę dużo, dużo wcześniej i one już mi kwitną, zaczynają kwitnąć. Tutaj nawet jest już zawiązek pomidorka. Tam obok jest drugi. I tutaj jest zawiązek pomidorka. Także teraz już się zacznie tutaj dokarmianie, zwłaszcza potasem, bo one w momencie kwitnienia potrzebują potasu już bardzo dużo. No i wapń. Przede wszystkim wapń, żeby one tutaj były zaopatrzone w te wszystkie składniki. Papryka. Też już bardzo ładnie mi się rozwinęła. To jest ta wysiewana wcześniej, dostaje już pąki. Odcinek z papryki będzie osobny już lada moment, jak z nią postępować, jakie nawożenie, co robić, jak już pąki idą, ale to już na dniach będzie. Tutaj mam posiane też ogórki. Tak, w trzech doniczkach tylko i też już są zawiązki kwiatowe, bardzo ładnie się rozwijają i one też ucierpiały na tej niskiej temperaturze. Listki troszeczkę pożółkły, no ale trudno. Takie uroki. Bakłażany rosną dosyć ładnie, wysiałam sobie dosłownie 5 nasionek. Ten troszeczkę klapuł, bo jest sucho, także podlewanie dzisiaj będzie już ostre. Nie spodziewałam się takiej temperatury. No i wczoraj je podlałam troszeczkę tak skromniej, bo też podlewanie dostosowuję do temperatury i warunków na zewnątrz, żeby nie przelać tych roślin. To samo się dotyczy pomidorów, ogórków, wszystkich roślin. Nie możemy ich przelać. No i temperatura mnie zaskoczyła jak zima drogowców w sezonie. No ale bakłażany rozwijają się dosyć ładnie. Tak jak mówię, wysiałam sobie 5 nasionek, wzeszło mi 3. No i mam 3 bakłażany. Teraz będę musieć uważać, bo one szybko łapią przędziorka. W tamtym roku miałam tutaj posadzone. Nie dość, że złapały mi przędziorka. Nawet nie wiedziałam, co to jest, bo nie założyłam sobie okularów i pisałam do Joli. Jola mi właśnie mówiła, ty słuchaj, to są przędziorki. To nie dość, że te przędziorki, to jeszcze bakłażan miał być taki fioletowy jak gruszka, w kształcie gruszki, a one mi porosły takie długie jak banany. Nie wiem, co to było, powiem wam, ale smaczne było. Zjedliśmy i smakowało. Pelargonie. Też będzie odcinek z pelargonii już kolejny, także tutaj nie będę tego tematu na razie ruszać. To są pelargonie, ale dobra, to będzie w następnym odcinku. No i tutaj mam cukinię. Cukinię też w trzech doniczkach, już ma zawiązki kwiatowe. Ta sama sytuacja, pierwsze listki mi zmarzły. Zmarzły, no zziębły, bo nie zmarzły, jakby zmarzły to by całkiem takie... Nic by z nich nie było, a jednak z nich coś jest. Sucho, sucho. Selery trzeba będzie dzisiaj podlać. Nie są one może wielkością imponujące, bo wysiewałam je dosyć późno, ale teraz przyjdą ciepłe dni.
Tutaj zasiliłam je już humusem. Zrobię im oprysk z drożdży i one będą bardzo ładnie rosły. W zeszłym roku była ta sama sytuacja, bo ja wysadzam seler dopiero pod koniec maja, bo on lubi przemarznąć, on się boi przymrozków i później będą pośpiechy, będzie pędził w kwiat, nie będzie gałki, także dla mnie jest jeszcze czas, zdążę. Dalej pan por, mam wysianych tutaj 6 odmian i wysiewałam go wprost do grządki w szklarni. Bardzo ładnie rośnie, ładnie się rozwija, ale tutaj o, coś mi go zżarło. Czyżbym ślimaki miała tutaj? No nie zauważyłam, ale będę musiała się w takim razie przyjrzeć, bo to coś mi tutaj go żre. Coś mi go żre od góry. No tak, to być nie może. Trzeba będzie zrobić polowanie. Dalej pietruszka moskularet. Taka karbowana, ale niezwykle aromatyczna. No i koperek. A tutaj niespodzianka. Dwie pieczarki wyrosły. O, tam jeszcze trzecia wyłazi. Pieczarki mi się tutaj jakoś gdzieś tam rodzą. Ziemia jest kompostowa. Troszeczkę miałam obornika końskiego. No i to wszystko wymieszałam. I być może, no, pieczarka lubi obornik koński. Także tutaj mam też pieczarki. Ale największa taka niespodzianka jest tu. Czerwone truskaweczki. I tutaj jest truskaweczka. I tutaj. Także już pomalutku dojrzewają. Pierwsze. Ale jak cieszą, jak ja tutaj chodzę, jak je obserwuję, bo one już tak dojrzewają tutaj od kilku dni. I tak zaglądam, jak one wyglądają, jak się czerwienią. No i tak poczekam jeszcze kilka dni, żeby one dojrzały tak na fest. To będą wtedy niezwykle aromatyczne i słodkie. Ale jeżeli mam być szczera i tak wam uczciwie powiedzieć, to jakoś nie powalają mnie te truskawki w doniczkach. W tamtym roku kupiłam sobie dwie doniczki. No i owszem, krzaki były ładne, truskawki również były ładne. No i wystawiłam sobie je, pozyskałam flance. Też z tego był odcinek, pokazywałam jak sadzę. Rozsadziłam sobie na doniczki i one rosną ładnie. Nie powiem, truskaweczki są fajne. Ale to nie jest to, czego ja oczekuję po truskawce. One się rozwijają jednak w doniczce dużo słabiej jak te truskawki na polu. Korzeń musi mieć przestrzeń, truskawka musi mieć przestrzeń. W doniczce to wszystko jest ograniczone i to jest wszystko ładne, piękne na pierwszy rzut, jak się kupuje. To jest wszystko posadzone być może jesienią, może wiosną, podpędzone. Kupując doniczkę, krzak jest piękny, bogaty i w pierwszym roku, jak go przyniesiemy kupiony do siebie, do domu, to faktycznie on plonuje i tak dalej. Ale w roku drugim niestety krzak się rozrasta i zaczyna mu brakować miejsca w doniczkach. Zaczynają się korzenie dusić i on robi się taki marniejszy. I jeszcze te flance, które nasadzałam sobie właśnie wiosną, wczesną wiosną, ładne mają truskawki, ładnie wyglądają, ale krzaki macierzyste, które były kupione w tamtym roku, one się zagęściły, one się rozrosły. Tutaj się zrobiła bardzo duża konkurencja dla korzeni o miejsce w doniczce i te truskaweczki są jak malinki, malutkie. Także to jest u mnie ostatni rok truskawek w doniczkach. No może gdzieś tam posadzę sobie tutaj bym chciała zrobić na grządce taki rząd, żeby mieć wtedy tak, one będą miały przestrzeń, będą miały gdzie się rozwijać, ale doniczki ni hu hu. Pierwszy i ostatni raz. No tutaj w szklarni poza roślinami warzywnymi są też kwiaty, są cynie, astry, bardzo ładnie mi powschodziły. Tam dalej mam aksamitki, no i mam posadzone łzy hioba. To jest tutaj to coś, co wygląda jak kukurydza, jak
trawa bardzo ładnie to wygląda, wydaje ładny kwiatostan i nasiona są bardzo ładne. Z tych nasion, z leschioba, robi się przeważnie różańce i innego rodzaju takie naszyjniki na szyję czy bransoletki na rękę. Ładnie to wygląda. Zobaczymy, jak u mnie te łzy hioba będą wyglądały. Wiatraczki się kręcą, porzeczka w doniczkach, którą sadziłam, bardzo ładnie rośnie. Nawet tutaj ma owoce, które nie omarzły, wiszą. Także to jest taki mały sukces. Aronia przepięknie kwitnie, też nie omarzła, bo ona się dopiero teraz zaczęła rozkwitać. No i to jest pigwowiec. Taki owoc ma w kształcie gruszki. W tamtym roku doczekałam się jednego owoca. W tym roku bardzo ładnie mi kwitnie. No i zobaczymy, co w tym roku się tutaj doczekam. A tu obok jest ten czosnek, który ktoś mi przysłał i sadziłam go. Wiecie co, już nie pamiętam, kiedy musiałabym się cofnąć i zobaczyć na odcinek, ale bardzo późno. No i żyje, nie żółknie, w przeciwieństwie do tamtego na polu. Wygląda no imponująco, jest piękny zielony. Tutaj jest namiot foliowy i w namiocie kapustka pędzi w górę. Teraz, gdy jest cieplej, dzisiaj rano była dużo mniejsza, a teraz jak przyszłam, no to drugie tyle urosła. No i ogórki. Ogórki tutaj powiem Wam, że oprócz tego, że zarosły, trzeba je zacząć plewić, to niestety przymrozek je dotknął. Były siane po trzy i w niektórych doniczkach zostały po trzy, ale w niektórych całkowicie przepadły. O, tutaj zobaczcie, jeszcze jest zmarznięty, już tam nawet podpleśniał. Także ogórki tutaj częściowo mi przemarzły. A te, co zostały, to wyglądają nie najgorzej. Też je opryskałam emami i dają sobie radę, tylko teraz trzeba je oplewić. Bo ziele jakoś, to jakoś nie zmarzło. No a tutaj jest ten agrest, który kupiłam w tym roku i sadziłam go wczesną wiosną. Bardzo ładnie kwitł, miał dużo zawiązków. No niestety ponad połowa zmarzła, opadła, ale kilka owocków jest. Także tutaj się cieszę, bo będę mogła obserwować, jak on się rozwija, jaki duży rośnie i jaki będzie miał smak. Na tym krzaczku zostało ich troszkę więcej, także no coś tutaj jest, coś jest. I to cieszy, że nie jest całkowite zero, że chociaż gdzieś parę tych koralików zostało. Ja tutaj gadu, gadu, pitu, pitu do Was. Nawet nie wiedziałam, kiedy mamusia zlazła na dół. Przyszłam na kontrol, bo co Ty tu robisz, bo Cię za długo nie ma. Ale w tym momencie to ja Ciebie kontroluję, jak Ty tu pięknie powykaszałaś. Tak. Także nie Ty mnie, a ja Ciebie. I to koszenie mnie wykończyło, że już tylko chodzę w pół teraz. To po co idziesz? No. To po co idziesz, kosisz? No idę, żeby było ładnie, bo jestem nauczona roboty, nie mogę posiedzieć. Będzie miauczeć, będzie padać, a nie odpuści. No nie. Będzie kosić. No na przekór nie. Mamusi odmrożę sobie usi. Tak, tak, tak. Dobra, chodź, idziemy, bo dziadek przyjechał, może kawę zrobimy. Kawę, kawę. No kawę się chce. No i co ty byś tu chciała? No, żeby popchać grabarkę. W które miejsce? Troszeczkę dalej tam. To trzeba tu sterować, czy tak ją popchamy? Tak, podnieść, podnieść. No to ty steruj, a ja będę pchała, bo w razie jak będzie źle szło, to będzie na ciebie, nie na mnie. Nie, szło, nie. Zobaczymy, czy masz uprawnienia na grabarkę. No kurczę! Pierun wie! No, i no dobra, gdzie w tą dobra, stronę? Stół, ej! Stół. Tu miałaś skręcić tym kołem w tą stronę, tak starczy? Obojętnie jest wykoszone, fajnie. Czekaj, w coś wlazłam. Park maszynowy. No niestety, gdzieś to trzeba trzymać. Tutaj ale kiedyś...
jest wykoszone, no. No, jest wykoszone i teraz niech się stoi, niech czeka do siana. Tutaj kiedyś był w ogóle ogród, babcia z mamą miały. Tak. I tak tutaj była jedna część ogrodu, a tutaj była druga, a tutaj była taka ścieżka. Dosyć szeroka. Tak, i to i chyba dziad... Jak twoja córka, pamiętasz, jak była malutka, to ja wydeptałam, ja nie musiałam kosić, bo ja tam od stodoły... Moja córka, a twoja wnuczka. Tak. To ja tu nie musiałam kosić, bo tam od stodoły, aż tutaj dotąd, tam i z powrotem chodziłam, żeby usnęła. Nie chciałam w ogóle zasnąć. Schodziłam nogi. Ja już patrzę, że ona już oczy zamknie. Ojej, się cieszę, bo ona śpi. Ja wózek zostawiam, a ona oczy otwiera. Jak taki szop pracz, od razu te od oczy razu. Jak 5 złotówki. No ciężka była, ciężka była. Nie, faktycznie wiecie co, 1,5 roku miała, jak tak. Przestała spać w dzień, nie chciała. Nie. Mama ją do wózka brała i tak tutaj, to jest prawda, tak, tak. I tam i z powrotem. Żeby cicho autostradę tutaj, wydeptała. A jak miała ile? Rok i miesiąc czy dwa, to myśmy ją wzięli do Zakopanego, bo ona tak bardzo chorowała. Żeby zmienić jej klimat, to tak samo, siedziałam na łóżku, na ręce i tak, a nieraz już mnie tak, że ją tak, to mój mąż się, co robisz, co robisz? Ja mówię, no nie zaśnie, ręce mi zemdlały, nie zasnęła. Później on wziął też ją, no ale ciężka była. Chociaż babciu, masz wspomnienia. No mam wspomnienia. Jak no. Żeś wnuczkę bujała, tak, tak. Usypiała. A później, tutaj pamiętasz, były jeszcze porzeczki, jak tak. Ona była malutka. Tak. Mieliśmy taki kojec, żeśmy kupili, no bo wiadomo, dziecko trzeba było pilnować. To się a tutaj ją brało do kojca. Tak, a tutaj gospodarstwo i tak dalej. Jak ja obrywałam porzeczki, ona uwielbiała czerwone porzeczki. I ja tak ten kojec postawiłam, ją w ten kojec. Kojec przysunęłam do krzaka i ona tak stała. Już i tak była w swoim. Sopelek, znaczy koralik, skubała, a ja sobie mogłam robić. Agaty nie było. No, już albo też tak było, że jak szłam na ogród coś zasiewać czy coś, no to ją puściłam w ten piach. Ona się umorusała, uciapoliła się. Ja tutaj swoje robię, ja się odwracam, patrzę, a ona cała czarna. Cześć, Ala! A ona cała nawet czarna. Jest zdjęcie było zrobione. Jest jej. Zdjęcie. I ja tak na nią patrzę. Tylko oczy jej było widać. Ale najśmieszniejsze było to, ja mówię tak, Aguś, a ona tak zęby wyszczerzyła, białe tu, białe. Ja mówię, matko, mówię, dziecko ziemi. No tak było. Dzieci tak były wychowywane na wsi, że były z rodzicami, miały ten kontakt z ziemią, miały gdzieś tam... A pamiętasz, jak wyplewiła wszystko? My się zagapiły, żeśmy wzięli i ją puścili, ona raczkowała, bo niech chodzi, niech sobie tam raczkuje. My się zajęli, my patrzymy, ona na grządkach, pół nam powyrywała już. Ale jaka była dumna. Mamuś, ona miała chyba wtedy 2 latka, czy tam nawet mówię, nie miała 2. Ja wam pomogłam. Ja wam pomogłam, a ja stanęłam i nie wiedziałam, czy mam jej po prostu powiedzieć, że dziecinko, chwalę cię, czy mam się rozpłakać. Wyrwała wszystko z korzeniami. No, ale tak było, no. Idziemy na kawę, nie? No idziemy. Ale tak. Może pierwsze zadzwoń do męża, czy czasami gdzieś się nie katula za niedługo. No, Edziu pojechał do pszczół dzisiaj. No. Aż się bał biedny tam jechać po tych zimnych dniach, jak one wyglądają. No, trzeba coś zrobić tam jakąś na tą jeżynę, czy ją się będzie likwidować. Nie kombinuj, babcia. Nie kombinuj. No, tak nie to, chyba jakiś to. Idę. Ja już wiem co, na razie się to da. Ani mi się waż. Nawet nie patrz w tym kierunku. A do czego to tu jest? Tu będą sadzone jeszcze, nie wiem co, ale coś będzie. No ale na razie nic nie ma. Patrz, jakie to będzie fajnie. O. To jest za małe na jeżynę. Nie, ale podeprzę. Bo to jest z bambusa. No. I to będzie inaczej niż tak będzie wisiała, no. No dobra. No wepchę jeszcze trochę. No chyba jest, już. Nie no. No i już. Czekaj, a ta strona? Nie wiem. Ała. Teraz jeszcze tą. Dobra. O. No i widzisz, i będzie inaczej teraz zapleć. O. No to tą też by trzeba... No daj, ona tu wejdzie.
I co, tu będziesz chciała ją jeszcze tu przepleść? Tak, o. I już będzie inaczej. O. Komar mi jęczy nad uchem. Czekaj, bo się obtakuje. No i co? I też ta, z tej strony tak, chcesz, tak? Od ale tutaj trzeba dalej, będzie dalej, coś... Dalej. Muszę się pięknie uśmiechnąć do Edzia, tak, żeby zrobił tutaj ładną kratkę. O. Noż co za uparty. O. No i już, no. No i dobra. Niech tak jest. Na razie. I mamusia dopięła swego. Znalazła moją drabinkę bambusową. No i po drabince. No tak leży tutaj. No tak leży. No to trzeba wziąć drabinkę, no. A Edzia poprosisz, to on ci tutaj, jak chcesz, żeby ona tu była. Bo może tak, sobie być tu już. Pewnie, że tak. Się ukorzeniła. Dobra, idziemy dzwonić do Edzia, jak on daleko z robotą. No to dzwoń. I będziemy robić kawę, bo dalej później przychodzę dalej do roboty. A z wami, kochani, się żegnam. Życzę wam pięknej pogody, zadowolenia, no i takiej radości z tych dni. Mimo że są one ciężkie, jeżeli chodzi o temperaturę, to nie smućcie się. Co ma być, to będzie. Nawet jak omarznie coś, no jest przykro, bo jest. Ale jak zostanie chociaż te 2-3 owoce, to się trzeba cieszyć. Trzeba szanować to, co jest nam dane w danym momencie. I tego wam życzę. A na dzień dzisiejszy do następnego. Do następnego.